Witaj, drogi Kościele, jak tu się wszystko dzieje, powiem wam szybko i nagle, widzicie, ja jestem, oni byli i tak dalej. Mam nadzieję, że jesteście tam w domu i oglądacie nas, będziemy razem za chwilę słuchać Bożego Słowa. Cieszę się, że widzicie mnie, ja nie bardzo widzę was, ale ja sobie potem obejrzę i zobaczę, więc piszcie w komentarzach, dobrze was widzieć, dobrze, że jesteście, zachęcajmy siebie nawzajem psalmami, hymnami, po prostu codziennością, żebyśmy wiedzieli, że te więzi, które budowaliśmy przez wiele lat, one dalej są, trwają, a nawet mogą się rozwijać. Więc do tego was zapraszam i zachęcam. A tak jak słyszeliście, dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl kazań, Otwarty Kościół. Bo Kościół zawsze jest otwarty, ponieważ Kościół to ludzie, to my, którzy go tworzymy. I jeśli twoje serce, twoje myśli i twój dom jest otwarty, to można powiedzieć, że Kościół też jest otwarty. I chcemy być otwarci na to, co Pan Bóg do nas mówi, otwarci na to, co ludzie chcą, albo o co chcą nas zapytać, otwarci na to, żeby kiedy będziemy mogli już siebie nawzajem odwiedzać, a wierzę, że to już za jakiś czas, to będziemy mogli w domach kontynuować nasze małe grupy, będziemy mogli modlić się o siebie i prosić Boga o Jego działanie, o Jego zaopatrzenie i o Jego prowadzenie. A to dzisiejsze moje przesłanie zatytułowałem sobie kluczowe słowo w modlitwie. Miałem dylemat, bo mam też drugi tytuł, więc powiem dwa. Bądź otwarte ucho Boga. Ale kluczowe słowo w modlitwie. Jak myślicie, jakie to słowo? Jakim może być kluczowe słowo w modlitwie? Gdybyśmy pewnie popatrzyli na różne kościoły, to amen, amen albo aleluja, ale zobaczymy za chwilę, pod koniec powiem wam, jakie to kluczowe słowo. Jesteśmy w księdze Nehemiasza, w niej będziemy przez kilka następnych tygodni się poruszać, czytać i słuchać z niej, więc chciałbym trochę z historii pokazać, skąd się ten Nehemiasz wziął i dlaczego Jerozolima była zburzona, bo już w Księdze Rodzaju w 12 rozdziale Bóg wezwał Abrahama, żeby opuścił swój kraj, nie wiedząc jeszcze dokąd, ale żeby opuścił swój kraj i poszedł do innej ziemi. I on był posłuszny temu, Abraham był posłuszny, poszedł i doszedł do Kanaanu. Kiedy doszli do Kanaanu, byli w Egipcie, to zostali zniewoleni przez ponad 400 lat. Dopóki Bóg ich nie wezwał pod przewodnictwem Mojżesza, żeby wyszli z Egiptu. To taka powtórka z historii. I pozwolono im wejść do ziemi Kanaan, która była dobrą ziemią, która była ziemią urodzajną, która była ziemią obfitującą. I minęły setki lat, podczas których naród doświadczył wiele walk, wiele nienawiści i zmagań z Panem Bogiem. A punktem kulminacyjnym historii było to, że pobożny król Dawid został powołany na trona jako król. I przez 40 lat Dawid dobrze zarządzał, był osobą, był przywódcą, który był przywódcą wpływu, jak i wiedzy o Panu Bogu. Ale potem wszystko upadło wraz z Salomonem, który zmarł. Izrael został podzielony na dwa królestwa, na królestwo północne, mające 10 plemion Izraela, na królestwo południowe, zwane Judy, które to były dwa plemiona. Te 10 plemion Izraela rozproszyło się, rozeszło się, a dwa plemiona, choć południowe, chociaż widziały to wszystko, to nadal buntowały się przeciwko Panu Bogu. I w 586 roku przed naszą erą Nabuchodonozor i armia babilońska schwytali Żydów, zburzyli Jeruzalem, czyli Jerozolimę, zostało zniszczone. Jego mury i wszystko, świątynie i wszystko, co w niej było. I to było tragedią dla narodu wybranego, dla Izraela. Ludzie zostali deportowani i zmuszeni znowu do niewoli. Myślę, że to było traumatycznym przeżyciem dla tego narodu, jak również dla każdego, który by się pojawił w takiej sytuacji. Śmierć, zniszczenie, zmuszeni do opuszczenia ojczyzny. Ale wiecie, Bóg nie porzucił swojego ludu. Bóg nie porzuci też ciebie, niezależnie od sytuacji trudnej, w jakiej być może jesteś bądź będziesz. On pozwolił Persom przejąć Babilończyków i zmusić króla Cyrusa, aby wydał dekret zezwalający niektórym Żydom na powrót w trzech etapach. I w ciągu około 100 lat pozwolono im emigrować z powrotem do Jerozolimy, by odkryć miasto, które było nadal zburzone i opuszczone. I po dekrecie Cyrusa 50-tysięczna rzesza Izraelitów wróciła z Zorobabelem i chciała rozpocząć odbudowę świątyni. Niestety zniechęcili się i odeszli, bo to było naprawdę miasto i mury w gruzach. I wreszcie tu pojawia się Nehemiasz, albo jego księga, łącznie ze Zdraszem, bo te księgi, jak już wspominałem tydzień temu, najprawdopodobniej mają jednego autora. Nehemiasz opowiada swoją historię w 20 roku panowania
panowania Artaxerxesa i do tej pory Persja zastąpiła Babilon jako wielką potęgę regionu. Persowie rządzili w zupełnie inny sposób. Ono polegało na tym, że przesiedlali ludzi w ich rodzime strony. I podbite ludy mogły działać z pewną autonomią. I właśnie tutaj Nehemiasz rozpoczyna swoją historię. Ta księga dzieli się na kilka rozdziałów. Pierwsze 6 mówi o odbudowie muru. 7 i 10 mówią o odnowie Jeruzalem, a ostatnie dotyczą odbudowy i przebudzenia Bożego ludu. I dzisiaj rano dokładnie tam, gdzie rozpoczniemy tam, gdzie zawsze powinniśmy zaczynać, jeśli chodzi o Boże dzieła. A gdzie powinniśmy zaczynać, jeśli chodzi o Boże dzieła? Powinniśmy rozpoczynać od nacisku na modlitwie. Bo właśnie o modlitwie chciałbym dzisiaj powiedzieć jako o elemencie służącym do odbudowy zarówno Jerozolimy i murów w tamtym czasie, jak i do odbudowy życia duchowego każdego z nas. Modlitwa to jeden z nadrzędnych tematów Księgi Nehemiasza. Aż 12 różnych sytuacji modlitw można tam zobaczyć. Można zobaczyć święto dziękczynienia, spowiedź czy pokutę, którą mają. Można zobaczyć prośby. Można zobaczyć modlitwy radości, udręki, ochrony, zależności i zaangażowania. Tak wiele jest przesiąknięte tam modlitwą. To historia miłosiernej, wytrwałej, osobistej, ale także zbiorowej modlitwy. Modlitwa daje Nehemiaszowi perspektywę, poszerza jego horyzonty. To Bóg do niego poprzez modlitwę mówi, dlatego on w odwadze może pójść, jak zobaczymy za chwilę, do króla i prosić go o coś. Życie publiczne Nehemiasza było obrazem jego życia osobistego. Życie publiczne Nehemiasza było obrazem jego życia osobistego. Gdyby moje życie modlitewne było uwidocznione wszystkim, jaki byłby to obraz? Jego modlitwy wyrażały chęć chwały oddania Panu Bogu. Wiedział, że tylko przedsięwzięcia rozpoczęte w modlitwie i zanurzone w modlitwie będą pobłogosławione. I chcę zasugerować dzisiaj rano, że Nehemiasz przeszedł przez pewien proces modlitwy, który ma dziś dla nas wielkie zastosowanie i wielkie znaczenie. Ale przejdźmy do tekstu. Pierwsze miejsce, w którym zaczął Nehemiasz, było zaniepokojone problemem. Przypomnę trochę to, co też mówiłem w ubiegłym tygodniu, ale przeczytam teraz trochę dłuższy tekst. Księga Nehemiasza, 1 rozdział do 10 wersetu. Gdy w 20 roku w miesiącu Kislew przebywałem w zamku w Suzie, odwiedził mnie Hanani, jeden z moich braci. Przybył on w towarzystwie kilku osób z Judy. Zacząłem ich wówczas wypytywać o powodzenie Judejczyków, którzy przeżyli niewolę, a też o Jerozolimę. Ci, którzy przeżyli niewolę, usłyszałem, mieszkają w tamtejszej prowincji w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy leży rozwalony, a jej bramy spalone są ogniem. Na te słowa usiadłem i zacząłem płakać. Przez wiele dni byłem smutny, pościłem i modliłem się przed obliczem Boga niebios. O Panie, Boże niebios, mawiałem, jesteś Bogiem wielkim i wzbudzającym lęk. Dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę tym, którzy Cię kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Niech Twoje ucho będzie uważne, niech Twoje oczy będą otwarte. Wysłuchaj modlitwy Twojego sługi, którą przed Twoim obliczem zanoszę teraz dniem i nocą za synów Izraela, Twoje sługi. Przyznaję się do grzechów synów Izraela, które popełniliśmy wobec Ciebie. Ja też i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Postąpiliśmy względem Ciebie podle i niegodziwie. Nie przestrzegaliśmy przykazań ani ustaw, ani rozstrzygnięć, które nadałeś Mojżeszowi swojemu słudze. Wspomnij, proszę, na słowa, które przekazałeś Mojżeszowi swojemu słudze. Jeśli postąpicie wiarołomnie, powiedziałeś, rozproszę was między ludami. Lecz jeśli nawrócicie się do mnie, jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań i według nich postępować, to choćbyście byli rozrzuceni aż po krańce niebios, również stamtąd z was zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mojego imienia. Oto oni są twoimi sługami, są twoim ludem, który odkupiłeś dzięki wielkiej mocy i potędze. Ach, Panie, niech Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi, na modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze. Okaż mu zmiłowanie przed obliczem tego człowieka. Byłem wtedy
królewskim podczaszym. To tekst, który już trochę słyszeliśmy, też słyszeliśmy w tygodniu, kiedy spotykamy się codziennie w południe, więc być może jesteście zaznajomieni. I o to mi też chodzi, żebyśmy już poszli zaznajomieni byli z tekstem, który chcemy dzisiaj rozważać i spojrzeć na niego jeszcze raz. Pierwsza rzecz, jaką widzę, trochę przypomnienie z tamtego tygodnia, to obawa o problem. Z wersetu 11 wiemy, że Nehemiasz był pod czaszym króla. Jak mówiliśmy, to było ważne stanowisko. Miał zaufanie króla, miał do niego dostęp, mógł z nim rozmawiać i słuchać, co dzieje się w tamtym kraju. Nehemiasz miał świetną robotę. Ale kiedy usłyszał o Jerozolimie, co tam się dzieje, że jego naród żyje w biedzie, to zobaczył problem, obok którego nie mógł przejść obojętnie. I tak jak mówiłem w ubiegłym tygodniu, przypomnę sobie, że tak łatwo nam pozostać niezaangażowanym i nieświadomym. Nawet przechodząc dzisiaj, może nie, ale jakiś czas temu, przechodząc koło ludzi, którzy siedzą i proszą o parę złotych bądź o jedzenie, tak czasami łatwo nam było przejść nieświadomym i niezaangażowanym. Niektórzy z nas nawet nie chcą myśleć o rzeczach, które dzieją się w naszym życiu, a tym bardziej poświęcać czasu na badanie tego, co dzieje się w życiu innych, a tak bardzo dzisiaj potrzebujemy troski o siebie nawzajem. Tak bardzo potrzebujemy zainteresować się, co właśnie w naszym życiu się obecnie dzieje. Czy radzimy sobie? Jak sobie radzimy? Po pierwsze, żeby się zachęcić, a tym, którzy w jakiś sposób żyją w smutku czy w cierpieniu, to im pomóc pójść dalej. I Nehemiasz nie był w Jerozolimie, ale słyszał o tym historię i wiedział, że jego przodkowie zostali wprowadzeni w kajdany, z których jakiś czas temu Bóg ich wyprowadził. Jeremiasz już o tym powiedział i przypomniał. Pamiętajcie na obczyźnie o Panu, noście Jerozolimę w sercu. Myśląc o Jerozolimie, wysłuchał relacji w trzecim wersecie, jak czytaliśmy, że ci, którzy przeżyli, mają wielkie kłopoty i hańbę. Trzy słowa podsumowują złe wieści. Ruiny, resztki i wyrzuty. Tak można podsumować to, co usłyszał Nehemiasz. Żyli w ruinach i zaakceptowali to. Prawda, że gdybyś mógł wyremontować, czy mogła wyremontować dom, albo polepszyć troszeczkę swój standard życia, to zrobiłbyś to, czy zrobiła. Nikt nie chce z nas żyć w ruinach, czy w kartonie przysłowiowym pod mostem. Ale oni chcieli zaakceptować dewastację, zamiast być wystarczająco zaniepokojeni, aby zrobić coś z ich sytuacją. Czasami, kiedy się tak zasiedzimy, zgnuśniejemy, to nie chcemy już się ruszyć, żeby rozpocząć coś nowego. Mam nadzieję, że to nie jest sposób myślenia, w jakim dzisiaj żyjesz. Że pomimo trudności, pomimo odizolowania i trochę zamknięcia, jednak nasze serce, moje i twoje serce, otwiera się na Boże działanie. To właśnie tam szukamy tego, co dalej, tego, co jutro, tego, co Bóg chce przeze mnie i do mnie powiedzieć. Drodzy przyjaciele i słuchacze, nigdy nic nie zmieni się w naszym życiu, nigdy nic nie zmieni się w życiu tego Kościoła, który jest, choć trochę rozproszony, ale on istnieje i Bóg widzi go. A właściwie naszego narodu też nic się nie zmieni, dopóki nie zajmiemy się problemem, w jakim żyjemy. Niektórzy być może z nas jakiś czas temu popadli w samozadowolenie z powodu swojego życia i żyliśmy albo żyjemy z gruzem i przestaje nam to przeszkadzać. Czy jesteśmy gotowi, żeby pozwolić Bogu na odbudowę? Czy ja jestem gotowy, żeby pozwolić Bogu na odbudowę mojego życia? Bo Bóg chce odbudować. Nawet kiedy 400 lat milczał w tamtych czasach, nawet potem, kiedy naród był rozproszony, to Bóg ciągle szukał sposobu, jak odbudować moje i twoje życie. Jeśli tak, to powinniśmy się przejąć problemem, słuchając faktów, nawet jeśli nie chcemy ich słyszeć, że być może komuś jest trudniej, a być może ktoś trwa dalej i jest dobrze. Wiecie, to nie jest wstyd dzisiaj powiedzieć, wiesz co, jest mi dobrze. Może trochę mniej. Może nie wiem, co będzie za miesiąc czy za pół roku, a może nawet nie wiem, jaki będzie czarny scenariusz dalej, ale dziś chcę powiedzieć, że jest mi dobrze. Jest mi dobrze z moimi bliskimi, jest mi dobrze w rodzinie, gdzie jestem, jest mi dobrze z moim dzieckiem, jest mi dobrze z moją żoną, jest mi dobrze, choć jestem z rodzicami, nie mogę studiować, wróciłem czy wróciłam gdzieś tam, ale jest mi dobrze, bo mam co jeść, gdzie mieszkać, bo Bóg jest dobry, pomimo niedogodności. Czy potrzebujemy dzisiaj przebudowy?
czy mój mur, czy moja ochrona, jaka jest wokół mnie, jest rozbita, czy pozwalamy niektórym, być może grzechom, kontrolować moje życie. Zanim poprosimy Boga o odbudowę, musimy zająć się problemem, z jakim się zmagamy. Każdy z nas z jakimś się zmaga. Więc druga rzecz, jaką widzę z tego tekstu, to przekonanie o charakterze Pana Boga. Nehemiasz był przekonany o dobroci i trosce Pana Boga, bo też od tego rozpoczął. Wspomniał na to, co Bóg zrobił. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli taką refleksję. Wspomnij to, co Bóg zrobił dobrego w tym tygodniu dla ciebie. A jeśli nie znajdujesz w tym tygodniu, to jakiś czas temu. Co dobrego zrobił Bóg dla nas? On mówi, Nehemiasz mówi, o Panie Boże niebieski, wielki i wspaniały, Bóg, który dotrzymuje przymierza miłości z tymi, którzy Go kochają i są posłuszni Jego przykazaniu. Nehemiasz nazywa Boga swoim Panem. Pamiętajcie, że pracował na dworze króla, a jednak tam wyznał, że Panem jego życia jest Bóg Izraela. Rozpoznał Pana jako swojego Boga, Boga niebios. Opisuje Go jako tego, który dotrzymuje swojego przymierza miłości. Bóg jest prawdomówny, wierny i Jemu można zaufać. Jemu można zaufać. On był i jest najpotężniejszym na ziemi i Jemu podporządkowane jest wszystko. Kiedy idziemy do Boga w modlitwie, to sprawy układają się we właściwym porządku. Jeśli masz chaos jakiś w swoim życiu i nie wiesz, jakie powinniśmy przyjąć dziś priorytety, to wierzę, że kiedy idziemy do Boga w modlitwie, to sprawy układają się we właściwym porządku. Nehemiasz był w Suzie, a jego troska znajduje się w mieście miasto Jerozolimę. Te oba miasta są bardzo różne. Suza jest bogata, a Jerozolima biedna. Jedno jest silne, drugie jest słabe. Jedno jest dobrze postawione, drugie jest połamane na drobinki. Widać tylko kurz tego zburzenia, które było w Jerozolimie. Bo kiedy idziemy do Boga w modlitwie, to sprawy układają się we właściwym porządku. Z powodu przekonania o Bożym charakterze Nehemiasz wiedział, że Bóg jest nie tylko zdolny, ale i chętny do odpowiedzenia na jego modlitwę. Jak dzisiaj myślisz? Czy Bóg jest chętny, żeby odpowiedzieć na twoje wołanie? Czy Bóg jest chętny, żeby odpowiedzieć na moje wołanie dzisiaj? Wierzę, że tak. Nie zawsze być może będzie mi się podobać od razu to, co odpowiedział, ale wierzę, że jest chętny, żeby odpowiedzieć na moje wołanie. Przyznajmy się przed Bogiem do tego, co mnie od Niego oddala. Dzisiaj Paweł mówił, dziękuję Paweł za to, co powiedziałeś, że w tym tygodniu coś oddaliło, może od żony i dziecka, ale czasami, tak jak w codzienności, są też rzeczy, które oddalają nas od Pana Boga. I dziś będzie taka możliwość przy wieczerzy, bo będziemy wspominać to, co Chrystus dla nas uczynił, żeby wyznać Bogu to i żyć w bliskości z Nim. Bo trzecia rzecz, jaką widzę, i to jest trudna rzecz, którą Nehemiasz zrobił i powiedział, to wyznanie grzechu, to pokuta. Po zaniepokojeniu problemem i wyrażeniu przekonania o Bożym charakterze, Nehemiasz dochodzi do wniosku, że nie ma co kogo obwiniać, nie ma co marudzić na sytuacji, w jakiej się jest, nie ma co psioczyć na króla, który jest w tamtym czasie, nie ma co psioczyć dzisiaj na to, co widzimy dookoła, ale trzeba rozpocząć od siebie i zapytać, Boże, a co we mnie jest nie tak? Możemy się czuć źle z powodu naszych grzechów lub możemy się martwić nawet o to, co się dzieje. Możemy się martwić z powodu grzechów innych ludzi, być nawet wkurzeni na to, co widzimy dookoła. Nasza teologia może być nawet poprawna. Wiemy, że są złe rzeczy, wiemy, że niektóre osoby nie działają w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Wiemy, że Bóg jest dobry, ale wahamy się przed następnym krokiem. Wahamy się, żeby uznać to, że Panie, mylę się, nie tylko chcę być częścią odpowiedzi, ale przyznaję, że ja też jestem częścią problemu. Ja też stanowię problem w niektórych sytuacjach. Była taka historia, że pracownicy Boeinga, największej firmy, która buduje samoloty na świecie, postanowili, że ukradną tratwę ratunkową, kiedy go budowali. I tak też zrobili. Udało im się z jakiegoś powodu jedną tratwę wynieść, bo pomyśleli, mamy niedaleką wodę, popływamy tam sobie. Ale nie wiedzieli, albo zapomnieli, że ta tratwa, kiedy została napompowana, to włączał się sygnalizator, który pokazywał i można było lokalizator, w którym można było zlokalizować, gdzie ta tratwa jest. I zabrali tratwę nad rzekę i byli dosyć zaskoczeni, kiedy po kilku chwilach
zjawiły się śmigłowce Straży Przybrzeżnej, pytając i prosząc, żeby dopłynęli do brzegu. Wiecie, ta historia krótka pokazuje mi, że próba ukrycia naszych grzechów przed Bogiem jest niemożliwa, bo On wie wszystko. Musimy rozpoznać, że wszystkie grzechy, te, których jesteśmy świadomi, są rażące, ale również te, które gdzieś są w ukryciu, które pozostawiamy nierozwiązane, muszą zostać zidentyfikowane, a następnie wyznane. Najlepszy to jest sposób. I zapisałem sobie takie zdanie, które zobaczycie pewnie za chwilę. Lepiej wyznać grzech Bogu dziś, niż czekać, aż on się sam ujawni jutro. Lepiej dzisiaj go rozwiązać, niż jutro się ma ujawnić i nas zawstydzić przed Bogiem i przed innymi ludźmi. Amen? Amen. Nie słyszę, część słyszę, ale was tam z tamtej strony nie słyszę. Jeśli się z tym zgadzasz, możesz amen dać emotikona czy cokolwiek innego tam napiszesz. Kolejna rzecz, jaką widzę, to zaufanie w Boże obietnice. Już w tym tygodniu też chwilę o tym poświęciłem temu. Bóg daje nam obietnicę i Nehemiasz nie pogrąża się w długotrwałym badaniu swoich niepowodzeń, niepowodzeń swoich braci i sióstr. Nie jest tym, który chodzi jak detektyw i sprawdza, kto tam zgrzeszył, kto zrobił nie tak. Nie, on się nie pogrąża nad smutkiem nad sobą, choć wyznał grzech swój i swoich ojców, jak czytamy w tym tekście, ale jest świadomy tego, co zrobił źle, a następnie szybko wyraża wiarę w Boże obietnice. Powołuje się na obietnicę, którą Bóg dał Mojżeszowi. I w tej części modlitwy Nehemiasz przypomina te słowa Mojżesza o niebezpieczeństwie odrzucenia Izraela i o obietnicy Bożego miłosierdzia. Ta obietnica była złożona z dwóch części. Po pierwsze, jeśli Izrael nie posłucha, to zostaną wydaleni do obcego kraju. I to się stało. Zostali wydaleni do obcego kraju, rozproszeni i nawet jak się zeszli, to nie mogli odbudować świątyni, w której Bóg miał przebywać i miejsca, w którym byli bezpieczni. Wciąż czekali, co do drugiej obietnicy, aż się spełni to, że znowu zejdą się w jednym miejscu. I Nehemiasz modli się: Panie, pierwsza część jest prawdziwa, nie posłuchaliśmy i jesteśmy w niewoli, ale Panie, złożyłeś obietnicę sprowadzenia nas z powrotem do domu i ochrony nas tam, a to się jeszcze nie wydarzyło. Odbieram Twoją obietnicę, że sprawisz to, co się stanie. Wiecie, Boże Słowo mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Każdy z nas zgrzeszył, każdy z nas oszukał Pana Boga, każdy z nas ma coś za skórą, co powinien wyznać. I to jest pierwsza część obietnicy, że każdy, pierwsza część obietnicy, że każdy zgrzeszył, niestety tej negatywnej obietnicy, a zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Boże Słowo. Ale jest druga część tej obietnicy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Niesamowita obietnica, albowiem dzisiaj jest dzień łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. I jeśli wyznajemy swoje grzechy, On nas oczyści, bo dziś możemy być zbawieni Jego łaską. Czy chcesz pozostać w pierwszej części obietnicy, że zapłatą za grzech jest śmierć? Czy chcesz pójść dalej i skorzystać z Bożej łaski, która mówi o tym, że jeśli wyznamy, jeśli będziemy pokutować, to On przyjmie nas i da nam życie wieczne z Bogiem tam w wieczności? Uchwyćmy się Bożej obietnicy. Nehemiasz to zrobił. Ktoś obliczył, że w Biblii jest ponad 7 tysięcy obietnic. Wow! 7 tysięcy! I im lepiej znamy Boże Słowo, tym lepiej będziemy mogli modlić się z ufnością w te Boże obietnice. Część z nich, duża część już się wypełniła. Część jeszcze się nie wypełniła. Czy jesteśmy pewni Bożych obietnic jak Nehemiasz? Jeśli Bóg coś powiedział w swoim Słowie, to już wiele przykładów jest na to, że wypełnił niektóre, albo większość z nich, a część jeszcze wypełni. Wiedział, że Bóg chciał, że Bóg nie potrzebował jego pomocy, był gotów podjąć się, Nehemiasz był gotów podjąć się zobowiązania do zaangażowania. Czy widzimy postęp w modlitwie Nehemiasza? Najpierw rozpoczął od troski, która doprowadziła go do złamania jego serca i do płaczu. Podczas płaczu i postu wyraził przekonanie o Bożym charakterze. A kiedy skupił się na wielkości i bojaźni Boga, w którego wierzył, świętego Boga, szybko przypomniał sobie o swojej niegodziwości i dlatego pokutował. A po odegraniu swojej roli w zepsuciu narodu modlił się odważnie z ufnością, wierząc, że uchwyci się Bożych obietnic. I to doprowadziło go
do zaangażowania. To doprowadziło go do tego, że król sam, jak będziemy czytać nie dzisiaj już, ale dalej, że król sam wysłał go do miejsca na 3 lata, dał mu urlop, żeby on odbudował Jerozolimę. Jak się okaże, to była najdroższa budowla, jaka chyba kiedykolwiek istniała. Ale znalazły się, choć nie było na początku nic, i środki, i materiały, i ludzie. I to tchnie nadzieją. Może dzisiaj spodziewamy się kryzysu. Wszystkie media, jakie są, z osobami, z którymi rozmawiam, obawiamy się czarnego scenariusza kryzysu gospodarczego. Nehemiasz zatopił się w poście i modlitwie i usłyszał od Boga obietnicę, że odbuduje Boże Królestwo, że zatroszczy się, że pośle. Tej obietnicy chce się dzisiaj chwytać i tej obietnicy chce, żebyś ty się dzisiaj chwycił. Bóg zatroszczy się o odbudowę twojego i mojego życia. Nie w głodzie, nędzy i bólu, ale wierzysz, że zatroszczy się w taki sposób, że będziemy mogli powiedzieć jak apostoł Paweł: potrafiłem żyć w dostatku, ale będę też potrafił żyć w niedostatku, jeśli takowy przyjdzie. Wierzę, że Bóg się zatroszczy i o to się też modlę. Dla ciebie, dla siebie, dla mojej rodziny, twojej rodziny i dla tych, na których mamy wpływ, żeby Bóg się o nas zatroszczył. Bo modlitwa nie polega na spełnianiu woli człowieka w niebie, ale na spełnianiu woli Bożej na ziemi. Zapamiętajmy to. Modlitwa nie polega na spełnianiu woli człowieka w niebie. Nie przedstawiamy Bogu: Panie Boże, my tu na ziemi byśmy chcieli, żeby to i to się wydarzyło. Ale modlitwa polega na spełnieniu Bożej woli tutaj na ziemi. A Bożą wolą tutaj na ziemi jest to, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy i żeby doświadczyli zmartwychwstałego Chrystusa, żeby doświadczyli przebaczenia grzechów, żeby doświadczyli nadziei, jaka jest w Chrystusie. To jest Boża wola, która wierzy, że także dziś może wypełnić się na ziemi. Może wypełnić się przez moje głupie zwiastowanie, jak mówi apostoł Paweł, ale może się też wypełnić przez ciebie, tam, gdzie cię Pan Bóg stawia. Wiecie, w maseczce też można powiedzieć Ewangelię. Słychać jeszcze. Dopóki nie będziemy musieli chodzić w słuchawkach, tylko w maseczkach, da się komuś powiedzieć, da się nadzieję. Kiedy idziesz rano, stoisz w tych odległości 2 metrów, może zagadasz do kogoś, kto stoi: a co tam u Pani czy Pana? Wiem, że jest ta bariera. Ale dzisiaj tak bardzo, może nawet bardziej, potrzebujemy siebie nawzajem i ludzie wokół potrzebują Kościoła, który będzie dawał nadzieję, jaka może być w Chrystusie. A jest to Boża obietnica. Aby Boża wola była wykonywana na ziemi, potrzebuje On ludzi, którzy będą gotowi do tego, żeby zostać posłani i użyci. Nehemiasz wiedział. On nie modlił się: Boże, poślij kogoś innego. On modlił się: Boże, poślij mnie. Nie wiem jak i nie wiem z czym, ale poślij mnie. Ktoś powiedział, że kluczowym słowem w księdze Nehemiasza jest słowo tak. Wiele razy ono się powtarza, kiedy Nehemiasz odpowiada na to, do czego Bóg go powołuje, tak. Kiedy odpowiada na to, o co ludzie go proszą, tak. Podobno 32 razy. Nie sprawdziłem jeszcze tego, przeczytałem to, ale sprawdzę w ciągu tego całego cyklu. Raz za razem Nehemiasz ocenia sytuację, jest poruszony i słowem tak zmuszony do działania. Prawdziwą miarą naszej troski jest to, czy jesteśmy gotowi podjąć zobowiązanie do zaangażowania się. Marcin Luther powiedział takie słowa: módlcie się, jakby wszystko zależało od Boga, a następnie działajcie tak, jakby wszystko zależało od was. I tak się chcemy modlić, jakby wszystko zależało od Boga. Ale wierzę, że działamy i chcemy działać tak. Chociażby patrząc dzisiaj na zespół, który obsługuje i dzięki któremu możemy i uwielbiał, dzięki któremu wy możecie w domach mieć kościół, to chcę powiedzieć, że modlimy się, żeby wszystko zależało od Pana Boga i działamy tak, jakby wszystko zależało od nas, najlepiej jak potrafimy, żeby Boże Królestwo mogło się poszerzać i żeby Bóg mógł zostać uwielbiony w każdym miejscu na ziemi. I chcę zakończyć tę część i za chwilę będziemy spożywać wieczerze, więc już teraz poproszę, żebyście w swoich domach wzięli trochę soku, jeśli jeszcze go nie macie, trochę chleba. Wzięli też swoje dzieci tam, gdzie są, bo będziemy za chwilę stawać, być przy stole. Chcę zakończyć, zadając kilka pytań. Czy martwię się o to, co jest problemem w moim życiu i problemem dla innych? Czy mam przekonanie o tym, o charakterze Pana Boga, że On jest dobry, że On w przeszłości był dobry, że dzisiaj jest dobry
i taki pozostanie na wieki. Czy jestem gotowy, by dzisiaj i przyznać się, i wyznać swoje grzechy? Nie umawiałem się z Pawłem, ale on to dzisiaj zrobił. Przed kamerą, przed tysiącem ludzi. Zawstydzony przed Bogiem przede wszystkim. Chcę też się przyznać, powiedzieć: Boże, przepraszam. I przyznaję się, że nie we wszystkich, albo w wielu rzeczach zawodzę jeszcze. Nie znam Ciebie tak, jak chciałbym i powinienem. Nie jestem takim tatą, jak pewnie mógłbym być, gdybym był bliżej Ciebie. Nie jestem takim mężem, być może o jaki wyobrażała sobie, czy wyobraża moja żona. Chcę być lepszym, ale wiem, że sam z siebie to jestem miastem w gruzach. Dzisiaj też rozmawiałem z kimś, nie będę mówił po imieniu, kogo żona wyjeżdża za tydzień, pozdrawiamy żonę i córkę. I ten ktoś powiedział, że wzruszył się, bo na tydzień musi jego żona z dzieckiem wyjechać. To się dzieje, że kiedy wydawać by się mogło 2 miesiące temu niewiele rzeczy albo takie nie mogłyby nas wzruszyć, to dzisiaj nas poruszają. Dziękuję za to, że to powiedziałeś, bo mnie to też porusza. Kiedy Bóg zmienia ludzkie serca, kiedy my przyznajemy się, że nie jesteśmy tak mocni, jak nam się wydawało, ale w Chrystusie możemy tę moc wziąć od Niego do codzienności, do życia, do tego, żeby kochać swoich bliskich, przyjaciół, sąsiadów, swojego brata i siostrę w Chrystusie. Czy wierzymy w Boże obietnice, że tak jak się troszczył, tak jak powiedział Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki, nie pozostawię Cię i Cię nie opuszczę, że zatroszczę się, jeśli troszczę się o wróble, które nie sieją ani żną, a troszczę się o nich, to tym bardziej zatroszczę się o Ciebie. Kiedy patrzę w lustro na moją głowę, a On mówi, że bez Jego wiedzy włos z mojej głowy nie spadnie, to cieszę się za te, co zostały i jestem Bogu wdzięczny, że On o wiele więcej dla mnie i dla Ciebie przygotował. Czy jesteś gotowy podjąć zobowiązanie do zaangażowania się w Boże Królestwo? Te osoby, które są tutaj dzisiaj, one podjęły tę decyzję i zaangażowały się. Ale wiecie, można to robić... Od zawsze powtarzałem, niedziela to nie jest chrześcijaństwo. Niedziela to jest kulminacja tego, że wielbimy Pana Boga, a zaczyna się ono już po nabożeństwie albo w poniedziałek. I w tygodniu możesz zaangażować się w małą grupę online. Dołączyć do swoich braci i sióstr albo do kogoś, kogo nie znasz, żeby uczyć się z Bożego Słowa. Możesz to zrobić. Możesz dołączyć do kursu Alfa, który rozpoczyna się w tym tygodniu. To 10 spotkań, podczas których chcemy poznawać Pana Boga. Może pierwszy raz nas słuchasz z tej strony, dołącz do kursu Alfa. To naprawdę ciekawe spotkania. A może chcesz zaangażować się w pomoc bardziej taką społeczną, przy Ubice zamiast Korony. Już ponad miesiąc, ja mówię, że my drukujemy, ale tak naprawdę to u Grzesia w domu się drukują. Bóg powołał jednego i zaspokoił, myślę, że już wydrukowaliśmy około 300 na 2 chińskich drukarkach. To naprawdę dużo. Z Bożą pomocą spowodowaliśmy, że wiele ludzi zostało zachęconych, dostając coś po prostu od Boga przez Kościół. Ale wierzę, że jest wiele innych sposobów, podczas których Bóg może użyć mojego i Twojego życia. Może w Kościół Dziecięcy, dzisiaj coś na końcu zobaczymy, nie będę zgadzał tajemnicy. Może w Kościół Dziecięcy dzieci będą miały spotkania na Zoomie. Możesz sobie pomyśleć, będąc rodzicem, no moje dziecko cały tydzień siedzi przy komputerze, co oni wymyślili, jeszcze teraz będzie siedział przy komputerze. Pomódź się i zapytaj: Boże, a jak moje dziecko duchowo wzrasta? Jak ja mogę zaspokoić tę potrzebę, bądź nawet może nie widzi jeszcze tej potrzeby, ale chce spotkać się ze swoimi koleżankami i kolegami, ze swoją ciocią, bądź wujkiem, bądź kimś, kto będzie z drugiej strony ekranu, po to, żeby uwielbić Pana Boga. Jak mogę zaangażować się w neony? Neony wyprzedziły cały Kościół. Zanim my się jeszcze spotykaliśmy online, oni już zaczęli. Dziękuję całemu zespołowi i kadrze za to, że docieracie do nastolatków. A Ciebie, drogi nastolatku, jeśli mnie teraz słuchasz, poproszę, bądźcie razem. Bądźcie razem w taki sposób, jak teraz możecie. Bo teraz siejecie coś, co zbierzecie, kiedy będzie już można wyjść z domu. I jeśli teraz siejecie miłość, wzajemną troskę, to będziecie zbierać. To będziecie zbierać. Może możesz zaangażować się w XY, młodych dorosłych. Wiem, że jesteście zmęczeni. Każdy z nas. Może możesz zachęcić jakąś mamę albo tatę, którzy są w domu i pracują online i już naprawdę mają dosyć patrzenia w ekranik.
Może możesz, używając numeru 113. Nie wiem jak. Nehemiasz też nie wiedział jak, ale wiedział, że chce odbudować miasto, w którym chce, żeby Bóg przebywał, i świątynię. I do tego dążył. I zakończę jednym zdaniem i chcę przejść do wieczerzy. Spójrzcie teraz, będziecie widzieli tam chleb i wino. Bo to kazanie kończy się tym jednym stwierdzeniem. Jedno tak może zmienić świat. Jedno tak może zmienić świat. Jedno tak Chrystusa zmieniło świat. Jedno tak, kiedy On się modlił: Boże, czy moja, czy Twoja wola ma się stać? Poszedł za wolą Ojca, oddał swoje życie na krzyżu. A wcześniej przy wieczerzy powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. Potem wziął kielich i powiedział: to jest nowe przymierze. To jest moja obietnica, że jeśli za mną pójdziecie, to ja was wybawię i zbawię od grzechu i wieczność spędzisz z Bogiem w niebie. A jeśli jesteś z nami dzisiaj po raz pierwszy, to chcę ci powiedzieć, Bóg może dzisiaj stać się twoim Zbawicielem. Za chwilę będziemy się modlić. Ja będę się modlił, żeby Bóg pobłogosławił ten chleb i to wino. Żeby Bóg pobłogosławił w Twoim domu ten chleb i to wino i żebyśmy, kiedy będziemy spożywać ten chleb, to wspominali Chrystusa, który oddał za nas swoje życie. A kiedy będziemy spożywali sok, to wspominali to, że On zawarł i chce zawrzeć ze mną i z Tobą przymierze. Przymierze na wieki, mówiące o tym, że każdy, kto Go wyzna jako Pana i Zbawcę, spędzi z Nim wieczność. To jest pocieszające, to jest dające nadzieję, że tu na ziemi możemy zdecydować o tym, z kim spędzimy wieczność. Pomodlę się teraz. I Panie Boże, ja dziękuję Ci za ten chleb i za to wino, które przypomina mi o tym, że Ty jesteś Bogiem, który oddał w Chrystusie za mnie swoje życie. I Panie, jeśli jeszcze nigdy nie przyznałem się do moich grzechów, to dzisiaj proszę Ciebie, Boże, przebacz mi wszystko to, co mnie od Ciebie oddziela. I stań się dla mnie Panem i Zbawcą. I chcę od dzisiaj ufać Tobie, że poprowadzisz mnie dalej. Bo jedno tak może zmienić świat. Amen.